Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Mateusz Mściwujewski, ze mną Tyboli. Witam. Cześć, witam. Na początku powiedz, czemu nie występowałeś dzisiaj w meczu? Co wczoraj delikatnie się naciągnąłem, więc nie chciałem ryzykować, bo jak wiesz, ważną walkę 10 grudnia i nie chciałem ryzykować, po prostu odpuściłem, ale był za to mój brat. Przy tej konkurencji wczorajszej, tak? Nie, ogólnie. Nie, bo widziałem wtedy na tej konferencji, jak podchodzisz do tej konkurencji, że byłeś strasznie zmotywowany. Tam, ja tak mam i dlatego ja byłem dzisiaj tak skurwiony, oglądając to, co tam chłopaki robią. Bo, znaczy wiesz, ja nie mogłem wymagać od niektórych, że będą grać nie wiadomo jak, bo niektórzy w ogóle nie grali jakoś tam w piłkę nigdy i tak dalej, no ale tam było 2-3 chłopaków, którzy mogli to pociągnąć, w tym mój brat, którego też nie jestem zadowolony, on pewnie też nie jest z tego zadowolony, ale też łatwo mi się mówi tak stojąc z boku i wiesz, ja to jestem taki inaczej na to patrzę, bo ja jestem bardzo krytyczny wobec mojego brata i wiem, że też to nie jest tak wcale prosto samemu cokolwiek zrobić, jeżeli nie masz zespołu zgranego, nie masz osób, z którymi możesz tak jakoś pograć. Ja mocno ambicjonalnie podchodzę do takich spraw, lubię rywalizację i kurwa lubię ją wygrywać. I patrząc z boku na takie coś, po prostu momentami mi puszczały nerwy, aż bym chciał wejść kurwa na te boisko i coś zrobić, rozumiesz, a nie mogłem. I na pewno, mimo że to jest fajna zabawa i tak dalej, to ja stary, ja po prostu w rywalizacji sportowej się do tego urodziłem. Ale na meczu to się, takie emocje są na każdym meczu. No na każdym, jeszcze, no masz, wiesz jak jest, no i czy to zabawa czy nie, to po prostu mega chciałem jakby, żeby chłopaki wygrali, żeby zaprezentowali się lepiej i żeby też Piotrek jakoś tam wypadł lepiej, ale mówię, ciężko było tak naprawdę coś zrobić, jeżeli jeszcze chłopaki się spotkali pierwszy raz i ze sobą grali. Tamci na pewno się spotykali, popykali sobie kilka razy, coś tam ustalili. Tu w ogóle bez taktyki totalnie, zero pomyślunku, tylko laga do przodu, nie no, totalne... No, chyba też po pierwszej bramce już się wkradło takie kurde, tak, takie nerwówka, co jest, takie nerwówka. Tak, nerwówka i to na pewno nie pomogło po tej sytuacji, jeszcze mogliśmy od razu wyrównać. Piotrek dał na pustą Wojtkowi, Wojtek nie strzelił, no nic, no co, no wiesz. Ale co Ulfik bronił? No coś tam bronił, ale to też, jak to mówią, nie ma, jakby nie ma obronionych karnych, są tylko źle strzelone. Widocznie też źle strzelali chłopaki, no a ja oczywiście, no, jak na ten poziom, na tę zabawę, to radził sobie dobrze i gdzieś tam ogólnie, po prostu ich drużyna była, już się kurwa lepsza i tyle, no, wygrali i byli lepsi, ale sytuacja z tym kurczę szczurem małym, ty widziałeś to? Ja widziałem to i to wszyscy widzieli, wszyscy byli w szoku. No jak tak chłopie można, nie wiem czy ci ludzie kurwa sufit mi się na łeb spierdolił czy co, jak może gość 1,20 m, 20 kg wagi, kopać chłopa, który by mógł go zabić strzałem. A myślisz, że gdybyś to był ty, to by to w ogóle inaczej się skończyło? Nie, no gdzie. Ja bym go złapał za twarz, albo go nawet podniósł za takie coś. Bo twój brat chyba jakoś nie zareagował jakoś mega mocno. No Piotrek taki jest, że on taki jest, wiesz. Nie jest tak eksplozywny, tak jak my. Nie jest, jesteśmy inni zupełnie, ale też w tej sytuacji to bardziej bym się uśmiał i powiedział, ty głupi... Ale on go kopnął normalnie, wiesz, do kilka mu zasadził. Kilka normalnie, no stary, no. Takiego, wiesz, idealnie. No oglądał się mnie. No, ale wiesz, chciał pokazać, że też... Ale komary... Komary na stadionie były. Ale w ogóle ten mecz to były normalnie jaja, wiesz, tam cały czas jakieś kurde faule. No. Była akcja też z Meduzą chyba ze zwykłym, że tam zwykły za bandę wypadł. Ale no szkoda, no właśnie ja uwielbiam takie mecze, że się dzieje dużo, wiesz, jest, o Jezu, agresywnie, jazda, wiesz, ale na pograniczu faulu. To jest super, wiesz. I można było się śmiać, ale jak się wychodzi na boisko, no to już jest kurde... Ja się też wymagam od nich, krzyczałem, już trochę ze mnie emocje zeszły i tak dalej. Ale też, wiesz, chłopaki nieprzygotowany, no Piotrek też nie jest w treningu, to też, wiesz, mówię, od niego za dużo może wymagałem i dlatego gdzieś tam się trochę rozczarowałem, ale z drugiej strony wychopię, no wszedłbyś tam też, biegasz 20 minut, nie masz tak z kim pograć. Jedyną rzecz, którą mogę mu zarzucić, że nie wziął ciężaru gry na siebie, nie wziął piłki od Rafała, od środka, nie zaczął od tyłu i nie próbował rozegrać, żeby rozszerzyć, rozstawić cały czas ich, stał na napadzie. Tak, rozstawić ich, ale będzie stać na napadzie, jak masz kurwa dostać piłkę, jak tam nie ma kto ci jakby dostarczyć, wiesz. No sam nie wygrasz, dlatego ja miałem, znalazłem mu, że nie wziął do tyłu, nie wszedł i nie, no ale... A to z takimi zawodnikami, którzy wcześniej wcześniej grali w jakichś takich, nie wiem, bo ty ze swoim bratem graliście tam chyba druga, trzecia liga też graliście, tak? No to wiesz, to już to jest poważny poziom, nie? Przychodzicie też do takich ataków freakowo, tak jakby gale piłki nożnej i on jest tak, wiesz, taki pewny siebie, przychodzi to co do czego pierwsza strata, druga i jest już taki mętlik w głowie, nie? No, tak, tak. Ja miałem to samo. I ja już widziałem, już na rozgrzewce mówię, ja już zjebał raz, drugi, mówię, już go opierdalam, co ty mówię robisz, weź się skup, nie? Co ty robisz? A my na siebie źle działamy, wiesz, my nie możemy obok siebie być, bo po prostu jesteśmy... Skądś to znam, z bratem. Bratem, wiesz jak jest, tego nikt nie zrozumie, tak jak nie masz brata, nie? A ja chcę jak na niego jak najlepiej, a nie zawsze w najlepszy sposób próbuję jakby pomóc, no bo to działa wręcz jakby... Odwrotnie, nie? Wiesz jak to jest z bratem. No z bratem i tak samo, tak jak u was, tak jak u nas. Ja jestem taki bardziej spokojniejszy, tak jak twój brat, a Hubert jest taki bardziej impulsywny. Tak, no ale ja chyba tak, nie, i to jest takie trochę lipne, że wiesz, że ty chcesz mocno, żeby on taki był jak ty, poniekąd wkurwiają cię pewne zachowania i nie możesz sobie jakby pogodzić się z tym, dlaczego on taki jest, a z drugiej strony przecież, no jakbyś był taki jak ja, to my byśmy się pozabijali. Więc wiesz, no jest tak, ja jestem trochę bardziej wybuchowy, eksplozywny, a Patek jest taki, widziałeś, Patek jest spokojny, nie? Ja nawet mu miałem kurwa za złe, że nie pocisnął tego Józefa bardziej, wiesz, że była sytuacja, w której Józef coś się źle wypowiada. Ja mówię, ty Piotrek, co jak on się w ogóle odzywa, co to za pet jest? Ty mu możesz kurwa bez ortodonty iść i nastawić te zęby raz, dwa, tak? Chłop zaoszczędzi chociaż na wizycie u dentysty. I podwali nam pod fajną waleczkę 2 na 2. No tak, a Piotrek tak. Wiesz, a Piotrek też by mógł się bardziej wtedy, wiesz, bo Piotrka nie ma, ty jesteś tylko cały czas w tej przestrzeni freakfight. No i właśnie mnie to wkurwia, bo ja wiem na co go stać, a on tego nie pokazuje, wiesz. Tu między nami to wszystko fajnie a jak kamera ma się pojawić czy coś, no nie wiem, może się przełamie zaraz, może ten. Teraz też pogadam z nim, no bo wiesz, no ma walczyć, no bo się przygotowuje, ale ma też kontuzję, nie wiem czy tego tak trochę przygnębiły czy co, ale ja wierzę w niego, że on zaraz coś odpierdoli i że zaraz wróci do żywych i będzie git. Brat bratu bratem, bratu trzeba pomagać i go wspierać. No pewnie, no przecież my jesteśmy jednością, to że ja pokrzyczę, powkurwiam się, to przecież my możemy się pokłócić, ale więcej niż jeden dzień ze sobą nie gadali, wiesz, nie było sytuacji, żebyśmy chyba nie gadali, wiesz. To nie jest jak dziewczyna, która ci zajebie focha i ma ci chedni przez 2-3 tygodnie, tak? To jest zupełnie co innego. No i inaczej sobie porachunki wytłumaczają. Tak, chociaż już się nie bijemy, bo wiesz, to byłaby ciężka przeprawa, bo jeden drugiemu by mnie popuścił, chociaż on mi kiedyś szczękę złamał, kurwa, po fejmie i wybił mi dwójkę. My też już się nie bijemy, odkąd ja mu oddaję. Byłem mniejszy, to jest no i wiesz, a teraz tak, a u nas to się już boimy, my na treningu się napierdzielamy mocno dosyć, wiesz? I to jest tak, że z innymi sparingi inaczej robić, a z bratem wiesz, że możemy mu zajebać. No ja... Wiesz co chodzi? I my się tłuczemy i to jakby nie patrzymy, a z innymi już tak inaczej jest. No inaczej, z bratem spędzasz całe, nie wiem, tyle lat, nie? Dobra, słuchaj, przechodzimy jeszcze do tego spotkania. Jak ty starałeś się motywować chłopaków? Kurde, wiesz, to taki amok jest, że co ja pokrzyczałem, to ja próbowałem ich ustawić, żeby oni po prostu rozegrywali więcej tą piłką, ale to nie da się tak jak, wiesz, jeszcze grasz, jesteś zmęczony, to tak jak w walce, jesteś wymęczony, to kurczę, najważniejszym w walce moim zdaniem jest tlen i psychika, jeżeli masz tlen, psychikę, to możesz naprawdę wiele zrobić, a jak nie masz tlenu, jednego z tych, czy psychiki, czy tlenu, to nie będziesz myślał w tej walce, nie zrobisz tego, co ci każą, nie zrobisz tego, co potrzeba zrobić, co jest najprostszymi czasami rozwiązaniami, ale jak nie myślisz, to tego nie zrobisz. Oni tak samo na tym boisku, jak byli pozajeżdżani po 20 minutach, czy tam 15 gry, to już, wiesz... Tu jest inna gra, bo tu są bardzo krótkie przerwy, to nie jest tak, że rzucisz na aut, jest jakaś przerwa. Tak, to jest dynamiczna gra, która jest non-stop gra, to nie ma przerw z aut, podejdziesz, ustawisz się, tylko non-stop. Dlatego moim zdaniem mogłoby być tak, żeby jeden chociaż był na zmianę cały czas. Jeden taki lot na zmiany. Lot na zmiany, raz. No, to by na pewno jeszcze poprawiłoby też jakość i dynamikę gry, nie? No ale myślę, że druga edycja będzie jeszcze lepsza. Ale powiem ci, że jeden chłopak z drużyny Boxdela, ostry, to naprawdę, kurde, potrafi się bardzo dobrze. No ale widzisz, i to właśnie to jest to. To mnie gryzie, bo ja nie mogłem grać. Co on zrobił, jak robił ze mną 1 na 1? No nic nie zrobił. Nic. No to też jest inny 1 na 1 w meczu, a takie wiesz, a takie... No ale to... Tak, ale Chodzi o to, że wiesz, ja taki miałem styl gry, mordo, ja bym zrobił taki plaster, że mu się odechciało grać. Właśnie, uwierz mi. Mi się tak zdaje, że ty byłeś takim harpaganem. Mordo, taki... Ja taki jestem, rozumiesz? Ja bym go złapał, go gryzł po tych piętach. On by sobie mógł machać tam i tak dalej na podwórku, a nie przy mnie. Polska myśl szkoleniowa. Ręka przedniego, wjazd i koniec, rozumiesz? No taki mam, taki jestem energiczny. Piłka przejdzie, ale zawodnik nie. No tak, ale w granicach, wiesz, po graniczu faulu, bo tak się gra z takimi chłopami. Nie można mu dać pochulać i się patrzeć, no, weź, tak, postraszyć go, no tak, noga, rękę trzymasz cały czas, wiesz, a tam, no ja inaczej na to patrzę ogólnie, z perspektywy gościa, który po prostu gdzieś tam sobie grał, pykał i nie patrzę na to jako influencer, który mówi, o Jezu, wow, ale on grał, nie? Okej, na tym poziomie, no dawał radę, wygrał, był najlepszy na boisku w tym momencie. No ale mnie gryzie taka moja wewnętrzna ambicja, że żałuję, że tam nie byłem, że mu kurwa nie pokazałem i mam żal do mojego brata, że właśnie nie wcofnął się tak, i tego co ja bym, bo wiesz, no bo on, i to jest to, jakbyśmy byli we dwóch, to jeden by stał z tyłu, drugi z przodu i byśmy się pilnowali, nie? A tak, no i jest, ktoś tam może powiedzieć, no co on pierdoli i tak dalej. Poczekajcie na Move 2, to zobaczycie jak będę grał, to zobaczycie jak będą wióry leciały. To nie chodzi o to, że będę przypychał, pchał się i tak dalej. Tylko tak, inteligentna i twarda gra. Zobacz, on gdzieś, ja mu wszedłem dwa razy, wszedłem przed niego, on dwa razy popłakał się już. O, chodził tutaj, gadał, on ten mnie sfaulował, pokazywali nagrywaki, nagrania, jakieś powtórki. Chłopie, no weź sobie odpal, idź do sędziego i zapytaj, czy to jest faul. Na futsalu może i gdzieś był, ale ty grasz na Orliku. To po prostu nie jest futsal, wiesz, i to jest męska gra, to nie ma być, kurwa, wiesz, jakiś... Nie wiem, mordo, ja jestem inaczej wychowany, ja inaczej zawsze trenowałem. Mordo, ja nie mam takiego charakteru jak tu większość, że wiesz, takie flaki z olejem. No nie, jakby, i dlatego mnie to gryzie, że ja często porównuję innych względem siebie. I wymagam od nich tego, co ja bym sam dał na tym boisku. Ale wiesz, czasami też mogę nie mieć siły i też czasami tego nie rozumiem, że on może też nie mieć siły, a sam bym miał zadychę i no ja jestem pojebany. No ty jesteś bardziej właśnie z tej innej szkoły, takiej tej piłkarskiej, też tak. Z takimi się też ścierałem, pamiętam na boisku. Nie za przyjemne były to pojedynki. Słuchaj, przychodzimy do twojego pojedynku w klatce, do twojego przeciwnika Alberto. Czy od tej konferencji, w której tam no, mieliście było starcie słowne między wami, nie było za miło, coś się zmieniło w jakimś stosunku do niego od teraz? Nie, mój stosunek w ogóle się do niego, jakby ja mam cały czas ten sam. Czy konferencji przed, czy po, ja nie mam w ogóle złej energii do tego chłopa, ja po prostu chcę go iść i zbić. I tyle. Nie mam w ogóle, wiesz, a może on zbije mnie, nie wiesz co będzie, tak? W sensie, ja jestem pewny siebie i wiem, że on nie może mnie niczym zaskoczyć, bo wiem, że jestem lepszy od niego w każdej płaszczyźnie. No wiem, ale walka jest walką, może wykorzystać mu jakiś błąd, może mnie czymś zaskoczyć, aczkolwiek mówię, przygotowuję się na niego, na wszystkie jakby ewentualności i nie widzę tego, żebym mógł przegrać z nim. A ty uważasz, że na tobie ciąży jakaś presja, no bo jesteś naprawdę bardzo dużym faworytem? Nie. Mimo to ja walczę chyba z wszystkimi, to jestem faworytem. No ale więc... ty jesteś, wiesz, mimo że warunki fizyczne są bardzo podobne między wami, w końcu masz jakiegoś przeciwnika, który jest no, warunkami bardzo podobny do ciebie, też ma ogromny zasięg rąk i wiesz, a ty dalej jesteś mega dużym faworytem. On jest drewniany, on nie ma tych kocich ruchów, a niby King Kong. Powinien się ruszać jak małpa, zwinny być, a on jest moim zdaniem sztywny, on jest drewniany i nie ma tej siły, nie ma uderzenia, nie ma dynamiki. Jedynie co może mieć, może to jakąś wydolność, ale moim zdaniem on nie robi też takich sparingów pod presją, nie robi sparingów, gdzie wchodzisz 3 minuty ktoś, 3 minuty inny, 3 minuty ten, że cały czas ktoś się rotuje, a ty robisz po 6-8 rund pod rząd i że ktoś się dociska, tak serio dociska. Ja słyszałem, że gdy robisz sparing, to robisz kurde no 110%. No, wiesz co, z bratem na pewno, teraz już tak mocniej podkręcamy, ale też staramy się już schodzić z takich sparingów mocniejszych, żeby sobie krzywdy nie robić. Ale lubimy się bić, no lubię to, ale... Chłopy do bitki. No, ale ja nie lubię tak żeby iść się napierdać coś, ale jak już... Tak, bo czasami, czasami jest tak przed sparingami, że idziesz i nie masz takiej ochoty, mówisz, kurwa, znowu będziesz się bić, a teraz weź, jeszcze wyłapisz, może coś też to... A jak już chodzisz i rozdziejesz się, robisz pierwszą rundę, no to już wszystko jakby z ciebie schodzi. Ja też nie jestem gościem, który jakby ma to we krwi, że nie widzi walkę i o. Nie, nie jest tak. Lubię rywalizację, jak kurwa jest, wchodzi trening, rozgrzewam się, już jest, jestem w treningu, to o tym zapominam. Ale stres i taki dreszczyk emocji zawsze jest, nawet przed sparingami, więc... a to też nakręca poniekąd chyba. A ty myślisz w przyszłości o jakimś, nie wiem, zawodowstwie, półzawodowstwie? Nie, na razie. Wiesz, kogo się nie spyta o to, kto jest najlepszym zawodnikiem freakfightów, to wiesz, oprócz tamtych Normanów, czy co Wrzosek walczy, wiesz, walczyli na tych garach freakowych, to wszyscy wymieniają ciebie. I wiesz, no to też jest jakieś... To też jest mi miło, ale to muszę jeszcze potwierdzić, wiesz, bo mocno gdzieś może mnie pompują i tak dalej, ja tego nie lubię, bo to jest, jakaś taka presja. Wiem, na co mnie stać, wiem, jak ciężko trenuję i tak dalej. Wiem też, z jakimi gdzieś tam problemami się mierzę i wiem, że jak będę w 100% zdrowy ze wszystkim, to jakby będę się z tym dobrze bardzo czuł, ale teraz czuję się pewny siebie, ale nie czuję się na tyle pewny, żeby jakby obracać w piórka, chociaż nigdy bym nawet nie chciał obracać w piórka. Stąpam twardo po ziemi i chcę po prostu iść do przodu, jeżeli będę się rozwijał, jeżeli będę widział duży progres u siebie, to na pewno będę chciał próbować jakichś wyzwań mega sportowych, ale na ten moment chcę freaki, chcę tu sobie pozarabiać, pobawić się, porobić fajne dymy, dać ludziom tego, co oczekują. Ja bym nawet tutaj dzisiaj dał na move to, co ludzie lubią, ale nie miałem okazji, no. Jeszcze jakbyś ty tam był na tym boisku, to ja nie wiem, czy to by wytrzymali. My też jak w symbiozie jesteśmy z Piotrkiem, jakbyśmy razem grali, to był, no, to kurwa, jeden drugiego by tak podkręcał, więc wiem też, jak się czuł, że nie miał tego wsparcia ode mnie. A wy graliście razem w drużynie? Tak, razem i oddzielnie i wiesz, wiem, że brakowało mu mnie. Wydaje mi się, że u nas jest tak, że Piotrek ze mną bardziej działa, lepiej funkcjonuje, ja też, ale ja sobie bardziej daję radę bez Piotrka niż Piotrek sam. Tak mi się wydaje, że Piotrek chyba lubi bardziej, jak jestem ja, chociaż ja też wolę, jak on jest i gramy razem do jednej bramki, albo wiesz, pewnie się czuję. Piotrek też długo miał przerwę, wiesz, długo go nie było i tak dalej i wydaje mi się, że on po prostu jeszcze musi tak sobie wejść to spokojnie wszystko, jeszcze ponownie, na nowo. Dobra, dziękuję ci bardzo, trenuj i mam nadzieję, że na dwójce już będziesz. Dziękuję ci. Piąteczka, jedziemy. Dzięki wielkie. Hejka, lecimy.